Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z ekipką, rodzinka w komplecie, czerwony i zielony kapturek i taki jakiś nijaki. Idziemy na grzyby, kosze mamy, miny uśmiechnięte, no i dzisiaj jest... Jeszcze. I dzisiaj robimy od rana zawody. Kto nazbiera więcej, jak to najmniej? To, kogo pierwszy wkurzy, tak? Też. Ale kto dzisiaj jest tak? Kto nazbiera najmniej, robi kawę. Dobra, to idziemy. Idziemy zbierać. My mamy jednakowe. Jednakowe. Babcia biegiem leci. Biegiem leci. Zobaczcie. Mamusia ma. Zając, ale... Ja też mam. Nie powiem co i gdzie i kiedy. Jaki piękny. Śliczny. A to żeście wykosili tutaj moją rodzinkę, bo ja mam dwa. Edziu ma, mamusia ma, mam i ja. Jak koszą? Radość dziecka. Puścić ludzi na grzyby, cieszą. A ja, babcia, pierwszy raz na grzyby w tym roku. Wypoczęta po morzu, to będzie tu śmigać. Podejrzewam, że albo ja, albo Edziu dzisiaj kawę będzie robił. Edziu tnie, babcia tnie, to chyba zostanie, że ja będę tą kawę robić. Edziu chodzi i cały czas mówi, że nie widzi grzybów, ale co chwilę się schyla. Mamusia kosi jak najęta. To chyba ja będę robić kawę. Chowam zaraz kamerę i biorę się, co bym nie została tutaj kryć szarych teregów. O, tam widzę takiego dużego podgrzyba. Pogoda jest pochmurno, ale bardzo ciepło. Rano jak wstałam, na termometrze było 15 stopni. Dwa dni temu popadało solidnie i te grzyby ruszyły. One teraz dopiero prawdopodobnie będzie solidny wysyp. Jakie skupienie? Jak na prawdziwym grzybobraniu skupienie. Ale piękność mi się tutaj trafiła. Grubiutki ogonek, kapelusz duży, a tu są dwa kolejne. Jeden, drugi, trzeci, tam czwarty. Może nie będę robić kawy. Jakie piękne. Zobaczcie, jakie grzyby. Jeden koło drugiego. U nas się nie idzie na grzyby. U nas się idzie po grzyby. A Edziu gdzieś tam. O, tam, między tymi dwoma drzewami. Jesteśmy 15 minut w lesie. Mamusia czyści, od razu czyścimy je, żeby nie przynosić sobie niepotrzebnej roboty do domu. Grzybów jest ogrom. Jest prawdziwy wysyp. Jeden rośnie koło drugiego.
są różne, małe, duże i powiem Wam, że no przynajmniej tutaj, gdzie teraz jesteśmy, nie ma grzybów robaczywych. Gdzieś, niegdzieś się trafia. Nie ma pogryzionych. Tam. I nie ma pogryzionych, i nie ma tych pchełek takich. Jak niektórego roku, że takie właśnie... Pchełki były, nie? Nie ma, przynajmniej ale jeszcze. Ślimaki były gdzieś też takie pogryzione. No, ślimaków też nie ma, faktycznie. Nie ma. Jest grzybów, jest cicho. Jak do tej pory nikogo w lesie nie ma. Aż dziwne, że nie ma tak trochę nienaturalnie, bo ja osobiście lubię, jak są inni grzybiarze. Jak idę na spacer i jak nie ma grzybów, to lubię ciszę, taką samotnie, pustkę w lesie. Ale jak są grzyby, lubię, jak są grzybiarze, jak przyjeżdżają całe rodziny, jak chodzą jeden koło drugiego. Fajnie, tam jest. Tak, my się mówi, są grzyby, są. Tak, typowe pytanie grzybiarza, źle mamusiu, są grzyby? Nie, panie, tutaj nic nie ma. Ale nie, ja lubię. Są. Lubię, jak są inni grzybiarze, jak się zbiera. I patrzysz, a on ma pełny koszyk. Chodzi jedno koło drugiego. Jak są, to wszyscy nazbierają. Dokładnie. Jak jest wysyp grzybów, to przejdzie 100 osób. Mój dziadek zawsze mówił, 100 osób przejdzie, 101 jeszcze nazbiera. Jeszcze nazbiera. Nie ma pustka taka, jest cicho. Dobrze, że jest mamusia i Edziu. To przynajmniej tak jakby były dwie inne osoby. Ale nie ma nikogo. Może jutro będzie więcej ludzi. Mam praktycznie koszyk. Edziu też ma koszyk. I to jest ta osoba, która na początku płakała, że grzybów nie widzi. Chyba widmo robiącej kawy zmotywowało Edzia. Zaczął teraz wiać taki dosyć mocny wiatr i wieje coraz silniej. Liście, które już po żółku zaczynają opadać, szpilki lecą, sypie się tutaj do koszyka, ale to nic. Przyjedzie się do domu, to jeszcze ewentualnie się przeczyści te grzybki, jak będziemy rzucać na sita. Jest ich naprawdę dużo. I tak jak mówiłam, nie ma robaczywych. Gdzieś, niegdzieś się trafi, bo trafi, ale ogólnie nie ma. Jest mało zapleśniałych i jeszcze ich też nie ma. Niedługo się pojawią i podpleśniałe, no bo to wiadomo, przy takiej ilości podgrzybków to one będą na bieżąco pleśnieć. Ludzie ich nie przezbierają. I tu jest kolejny. Jest dużo pająków, bardzo dużo pająków jest. Nie będę ich pokazywać, jak są rozpięte pomiędzy drzewami, jak kluski takie dorodne, bo wielu z Was zdaje sobie z tego sprawę, że ma ogromną arachnofobię. I nie ma co niepotrzebnie straszyć, bo kiedyś też miałam arachnofobię niesamowitą i gdybym oglądała film, piękna sceneria, super grzybki, ludzie zbierający te grzybeczki, a tu naraz taka klucha, jakby mi się na wizji pojawiła. Oj, wiecie co? Mogłoby być nieciekawie z moim serduchem. To byłby film grozy. Od dziecka miałam paniczny lęk przed pająkami do tego stopnia, że
jak byłam mała, miałam kilka latek, rodzice na polu pracowali. Chyba wtedy wykopki były, czy kapustę wycinali, no już nie pamiętam. Jeździłam rowerkiem po drodze, rodzice pracowali i było babie lato. Pajęczyny, jak zobaczyłam, zaczęłam się drżeć w niebogłosy. Mama myślała, że ktoś mnie ze skóry obdziera i wołała mnie i chodź, a to masz, a tamto, myślicie, że się ruszyłam, a gdzie tam, musiała mama z drugiego końca pola iść. Tak bałam się po prostu pająków, pajączyn i długo to miałam. A później z czasem jakoś tak, nie wiem już jak córka się pojawiła, to ona wręcz przeciwnie, po mamusi w tym temacie nie poszła. Pająki ją zawsze fascynowały. Do tego stopnia, że zapragnęła mieć takiego, wiecie, wielkiego. Moja opozycja była ogromna. Utrzymywała się kilka lat, no ale w końcu skapitulowałam. I chyba to był taki przełom, jak zaczęłam go gdzieś tam z boku oglądać. Na początku nawet nie wchodziłam do tamtego pokoju. Śmiali się tutaj znajomi, że to była dobra metoda na matkę, żeby nie wchodziła do pokoju, sprowadzić sobie pajączora, ale nie, tu nie o to chodziło. I wiecie, i tak jakoś później, mama, no chodź go zobacz, no to i tak raz z gęsią skórą, z duszą na ramieniu poszłam zobaczyć, potem drugi raz i przeszło mi na tyle, że panicznie się ich nie boję, ale niekoniecznie za nimi przepadam. Gdzieś tam jakaś taka trochę niechęć została po dzień dzisiejszy, ale takiej jakiejś ciężkiej arachnofobii, tak jak miałam do tej pory, nie mam. Wyszło słonko. Wszystko ładnie widać. Zobaczcie, mam już kosz. Edziu też, mamusia też. Już dali cynk, że idą do samochodu. Pół godziny w lesie. Kosze pełne. Idziemy do auta, bo mamy postawione przy drodze. Słyszałam, że chyba ktoś kolejny przyjechał do lasu. Będzie zbierał. Jeżeli wybieracie się do lasu, to uważajcie, bo w naszym rejonie drogi są rozmoknięte. To są drogi leśne, często dojazdowe, czyli porozjeżdżane przez duże auta, które zwożą drewno. I możecie z samochodami o niskim podwoziu, zawieszeniu, niestety siąść w tych dziurach. Tak było w tamtym roku. Sporo aut utknęło tutaj na tych drogach, zwłaszcza osoby, które nie znają tego terenu, nie wiedzą, gdzie zaparkować. My jesteśmy mieszkańcami wsi, te lasy znamy jak własną kieszeń. Wiemy, którą drogą, gdzie można dojechać, którą ominąć, jak te dziury wyglądają, bo w tym lesie praktycznie żyjemy. Wiemy, gdzie można swobodnie zaparkować i jak zaparkować, żeby nie stwarzać jakiegoś takiego problemu w komunikacji leśnej, bo też trzeba pamiętać, że służby leśne tu pracują, jeżdżą, przemieszczają się, no i później nie ma co się dziwić, że możecie zobaczyć za szybą niespodziankę w postaci karteczki z opłatą za niewłaściwe parkowanie. Także tu wyczulam. Uważajcie, zwłaszcza osoby, które nie znają danego terenu, nie znają rozkładu dróg, gdzie można zaparkować, bo możecie po prostu naciąć się. Także na to zwracajcie uwagę. A ja teraz zasuwam do auta.
Jedno nagrywa, drugie tuli się do brzozy. Żeby mi dała siły. Koszyczki pełne. Trzecie idzie i dojść nie może, ale też z pełnym koszem. Tylko jest na końcu, robi kawę. Nie, kto najmniej, no to widać już kto najmniej. Jest na końcu, robi kawę. Ja już tutaj czekam chyba ze 20 minut. A ty już jest teściowy problem. Tak, pół godziny w lesie jesteśmy, a ty czekasz 20 minut. To jest bardzo ciekawe. Pół godziny dobrego zbierania. Jeszcze się człowiek nie rozpędził, a już trzeba wracać. A już się drze, że do domu trzeba jechać. Kosze pełne. Kto nazbierał najmniej? No ciężko powiedzieć, bo koszyki są wszystkie pełne. Ja widzę, kto najmniej nazbierał. Nie ma ciężko na kto? Powiedzieć. Tam jest najmniej. Ale ten jest udeptany, mamusi. Mój też jest udeptany. Twój udeptany, mój udeptany. Tam przesypujemy i zobaczymy. Dobra, już ja na ochotnika przymusowego zrobię wam tą kawę. Już się cieszcie. Proszę pokazać miny zadowolonej. Ja bo stanie teściowo nie ma. O patrz, jeszcze by grzyba zdeptała. No bo spadł z wiaderka. Pakujemy się i jedziemy. Kochani, życzę wam takiej radości z wyjścia do lasu i takich grzybów przede wszystkim, żebyście nazbierali. Tam są kolejni amatorzy, przyjechali na dwa auta. Widzę, że tam daleko jeden też zbiera i życzę im pełnych koszy, pełnych wiader. Wam również. Do następnego.